No cześć, siemano, Romano tutaj z tej strony. Słuchajcie, zaczynam taki filmik robić razem z moim przyjacielem Laszo. Cześć Romano, siemano. Siemano Romano, cześć Laszo. Cześć, siemano. I będziemy po prostu szli sobie na spacer. Teraz jesteśmy tutaj pod pomnikiem Adama Mickiewicza, naszego wieszcza narodowego, taki pomniczek tutaj stoi. Tu jest w ogóle park imieniem Mickiewicza. Adam Mickiewicz, pisarz. Pisarz, poeta? Poeta, polski poeta. I w gruzińskiej galaktyce poeta. Poeta. I bardzo poeta. No. Dobra, idziemy teraz sobie tutaj przez park. Przejdziemy kawałek i pójdziemy do centrum. Centrum. Restauracja gruzińska, tak? Tak, tak, tak. Super i chintali, chaczapuri bardzo. I ekskluzywi. Roma. Ekskluzywi. Tak? Ekskluzywi, dobra. I będziemy po prostu taki sobie filmik kręcili tutaj, jak idziemy właśnie po tym naszym pięknym Bielsku Białej. Bielsko Biała naprawdę jest przepięknym miejscem. Lasza mówi, że bardzo się mu tu podoba w Bielsku. Ten ma tutaj pracę, dobrze się czuje. Także takie to będą filmiki. On mnie właśnie oprowadzi. Pójdziemy teraz do restauracji gruzińskiej. Na dobrą kawę, tak? Tak, to, tak. O. No. Lasza nie bardzo jeszcze mówi po polsku, ale się uczy. To jest dla niego po prostu też nauka języka. Teraz przyjdziemy, wychodzimy teraz z parku Mickiewicza. Podchodzimy teraz nad Białeczkę albo nad rzekę Białą, to zależy kto jak lubi. Mnie od początku uczyli, że to jest Białka. No ale wiecie jak to jest, ludzie różnie mówią. Ładna tutaj i to jest rzeka graniczna, która tam jest most. I tak, my teraz jesteśmy w Bielsku, a po drugiej stronie, tam po drugiej stronie Białki, no jest miasto Biała. Teraz to są dwa miasta połączone, Bielsko i Biała. Kiedyś to były osobne miasta, ale w 1951 roku, o ile się nie mylę, zostały po prostu połączone w jedno miasto i teraz to jest Bielsko-Biała. Także idziemy sobie spokojnie. Tutaj musimy przejść przez drogę, będzie troszkę kombinacji, także troszkę przerwy i później się włączymy dalej. Cześć! Cześć, Romano, siemano.